Moi drodzy, bardzo dziwnych dzisiaj sformułowań dotkniemy w czasie czytania tego tekstu, no bo Jezus, który się kładzie, który je obiad, zanurzenie przed obiadem, ale to jest tekst oryginalny, do którego dzisiaj się zechcemy odnieść. Natomiast najpierw jak co dzień idziemy wszystko zawierzyć Panu. Idziemy do Jezusa. Panie, kiedy przychodzimy dzisiaj. Przed tym rozważaniem, zawierzając Ci wszystko, ogłaszając Ciebie naszym Zbawicielem i Panem, mówimy, powstrzymaj tę wielką wojnę, która w tylu miejscach świata trwa. Wlej w ludzi pokój. Prosimy Cię o to w mocy Twojego świętego imienia. A rozważając codziennie fragment z katechizmu, czytamy w punkcie 151. Dla chrześcijanina wiara w Boga jest nieodłączna od wiary w tego, którego on posłał, jego umiłowanego syna, którym całkowicie opodobał sobie. Bóg polecił nam, aby go słuchać. Sam Pan mówił do swoich uczniów: Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Możemy wierzyć w Jezusa Chrystusa, ponieważ on jest samym Bogiem, słowem, które stało się ciałem. Boga nikt nigdy nie oglądał. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o nim pouczył. Ponieważ on widział ojca, on sam zna go i może go objawiać. Dziękujemy Ci Jezu za to, że w Tobie możemy dostrzec Ojca przychodzącego do nas ze zbawieniem. Amen. Posłuchajmy słowa. Gdy zaś powiedział, prosił go faryzeusz, żeby zjadł obiad u Niego. Wszedłszy zaś, położył się, zaś faryzeusz, zobaczywszy, zdziwił się, że najpierw został. Że najpierw, zdziwił się, że nie najpierw został zanurzony przed obiadem. Powiedział zaś pan do niego: Teraz, wy faryzeusze, to co z zewnątrz kielicha i tacy oczyszczacie. To zaś wewnątrz was pełne jest grabieży i złości. Nierozsądni, czy też nie ten, który uczynił, co z zewnątrz, i wewnątrz uczynił. Jednakże wewnątrz będące daje, dajcie jako jałmużnę. I to wszystko czyste wam jest. Witajcie kochani, I jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mamy tutaj konkretnego człowieka bardzo religijnego, bardzo zaangażowanego w kult. Który można powiedzieć, że odszedłby dzisiaj z kanału, gdyby zobaczył, że coś mu się nie podoba. Oczywiście mówię tutaj pewną alegorią, no bo jego zadziwienie wyrażało pewien sprzeciw, pewien, pewien bunt, pewne zaniepokojenie, jak ten, który jest uważany za tak Potężnego rabina, człowieka, który ma odpowiedzi na ważne pytania, no nie obmył sobie rąk, gdy tenże farzeusz, o którym czytaliśmy, zaprosił go na obiad. Oczywiście te słowa, które są tutaj użyte, chociażby, że Jezus przychodząc położył się, to zadziwienie, te słowa greckie, które tutaj czytamy. Czy nie zanurzył się, mówi o myciu rąk. One mogą trochę nas zadziwiać na poziomie, tego, że w taki sposób dokładny zostały przetłumaczone, ale one nie powinny w jakiś sposób nas na tyle zadziwiać, byśmy się dziwili lokalnej kulturze i zwyczajom. Uczty tak były spożywane. Stąd nikogo nie dziwi to, kiedy widzimy obrazek. Jak apostołowie leżą przy ostatniej wieczerzy, nie powinien przynajmniej dziwić nikogo ten obrazek, kiedy Jezus jest przy wieczerzy w postawie półsiedzącej, półleżącej. W ogóle wieczerza, trzeba powiedzieć wprost, słowniki, które analizują te słowniki teologiczne, biblijne, postawy z tamtych czasów, pokazują nam bardzo wiele. To znaczy, że było to zaproszenie na ucztę czymś, Ogromnie ważnym dla takiego człowieka, a przyjście i podjęcie decyzji o wejściu na ucztę było jakąś formą wyróżnienia, było formą zrobienia kroku, można powiedzieć, w relacje. Też takiego zdania możemy użyć. Natomiast Jezus, pomimo tego, że faryzeusz idzie do faryzeusza na posiłek, nie boi się trudnych słów. Jakże to jest inaczej? Kiedy spotyka się z celnikami, grzesznikami, jakby mówi do nich zupełnie innym językiem: językiem łagodności, językiem delikatności, językiem takiego przywracania ich do godności, a inaczej mówi do tych, którzy są, powiedzmy sobie tak, naj, najbardziej upraszczając, najbliżej Boga. Mówi do nich językiem wymagań, językiem. Który rozbija ich punkt myślenia na poziomie tego, co oni myślą o sobie, o współczesnym świecie, o zwyczajach. Dlaczego o tym mówię? Wiecie, dlatego, że kiedy przyglądam się działaniu papieża Franciszka, to w wielu sytuacjach widzę dokładnie to samo. On ma bardzo wysokie wymaganie dla tych, którzy pokochali Chrystusa. Bardzo wysokie wymagania. On chce chce, aby człowiek wzniósł się na najwyższy poziom miłowania drugiego człowieka i żeby okazał szacunek absolutnie do każdego człowieka. Czytaliśmy wczoraj list świętego Ignacego z Antiochi, tego jednego z wczesnochrześcijańskich pisarzy, że on opanowywał w sobie gwałtowność po to, żeby mocą jego była Cichość, cierpliwość, życzliwość, łagodność. To są cechy, które gdzieś korespondują nam z listem do Galatów i owocami Ducha Świętego. Ciekawa sprawa. I ten współczesny świat, o ile dzisiaj może coś przyjmować, to może przyjmować właśnie przez to, że, że przy tym tak bardzo rozbuchanym ego przez tym tak bardzo stawianie jakby siebie na piedestale, człowieka, jako tego, który tak naprawdę jest kimś niesamowicie wielkim w, te, w, te, w tym świecie, bo tak trzeba powiedzieć, że dzisiaj człowiek jest traktowany. I ja nie mówię, żeby nie chylić czoła ku temu, że szacunek do człowieka jest absolutnie bezwzględnie ważny. Żeby dotrzeć z przekazem Ewangelii, trzeba pokazać istotę tego przekazu. Niektórzy z Was pamiętają to rozważanie dotyczące dziewczyny, która kiedy byliśmy na Udstoku, no w, pierwszej, w pierwszej chwili wyzwała mnie, kiedy stałem na scenie, mm. <coughs> przepraszam, zrobionej na mobilnym konfesjonale, że ten Kościół pogardza osobami homoseksualnymi. Przeprosiłem tę dziewczynę, jeżeli takich rzeczy doświadczyła w kościele. I ta rozmowa wobec moich przeprosin zaczęła wyglądać zupełnie inaczej. To znaczy, ona szu zaczęła szukać miejsca dla siebie. Le zaczęła szukać miejsca dla siebie w kościele, i ostatecznie zaczęła zadawać bardzo sensowne pytania, co, co, co dalej ona ma robić. Oczywiście to była rozmowa bardzo szybka, no bo to. Mm, Spotkanie było błyskawiczne na poziomie ulicy, po której dziesiątki tysięcy ludzi przechodziły, zatrzymując się czasem na kilka sekund. Została przeze mnie zaproszona do tego, żeby podjęła głęboką relację z Panem Jezusem, żeby punktem wyjścia było to, że będzie czytała Pismo Święte. I, wiecie, pokazując jej to, że, bo ona wiedziała, w którym miejscu jest, ona wiedziała, za co jest piętnowana przez Kościół. Być może po raz pierwszy wtedy otrzymała od Kościoła przeproszenie za to. W, oczywiście przeproszenie w wymiarze, w, traktując mnie jako funkcjonariusza Kościoła, tak powiedzmy sobie wprost. Jako tego, który wychodzi do niej z życzliwością i miłością i mówi: Chcesz kochać Chrystusa? Czytaj Pismo Święte, a Duch Święty ciebie dalej poprowadzi. Oczywiście, co ja mam w zamyśle, to jeżeli ona będzie uczciwie czytać Pismo Święte, to zobaczy, że z tej relacji wynika. Chociażby odrzucenie pewnych rzeczy, w których tkwi, bo wchodzenie w głęboką miłość z Chrystusem powoduje zmianę myślenia, czyli nawrócenie. Ogłaszanie Ewangelii nad sobą, które dokonuje się najpierw przez chociażby czytanie Słowa Bożego, jeżeli to Słowo Boże zaczynamy czytać, ma skutki duchowe to znaczy, serce nasze jest przemieniane przez Ducha Świętego. Yy. No właśnie. I m, dlaczego powiedziałem, że papież podwyższa nam poprzeczkę? Dlatego, że dużo łatwiej, jest, y, dużo łatwiej jest y, poobcinać, odrzucić, oddzielić niż szukać sposobu, jak nie zmieniając, powtarzam, nie zmieniając Ewangelii, co papież wielokrotnie powtarzał, jak doprowadzić do tego, żeby współczesny człowiek poznał miłość Boga. Miłość Boga, która sprawi, że on będzie tęsknił za łagodnością, dobrocią, czystością, że będzie tęsknił za zbawieniem, że będzie tęsknił za tym, żeby tą drogą ewangelicznych rad iść. To jest bardzo wysoko postawiona, postawiona poprzeczka w moje ocenie. Ale to jest poprzeczka, która to jest to, jest to co święty Jan nazywał y, roznoszeniem, święty Jan, mówię tutaj o Janie od krzyża, miłości światu, by ta miłość mogła owocować przez to, że tę miłość światu niesiemy. I dzisiaj y, no wielokrotnie, <coughs> przepraszam, wielokrotnie brakuje nam, brakuje nam tej cierpliwości, życzliwości, łagodności w sytuacjach, w których ludzie są na skraju. Kiedy jak mówi papież, jesteśmy tym szpitalem na peryferiach, który leczy i ma leczyć tych wszystkich, którzy są w najróżniejszy sposób zranieni także przez nas, przez Kościół. A jednocześnie no, nie możemy się bać wewnątrz Kościoła, wobec tych, którzy wierzą, którzy, jeżeli chcemy naśladować Chrystusa, nazywać pewne rzeczy tak, jak nazywał je Jezus. Zobaczcie, Jezus wobec tego. U uczciwie po ludzku chciałoby się po powiedzieć: Postępującego człowieka yy, nie zostawił go na tym poziomie, tylko powiedział: pod Podnieś poprzeczkę. Skupiasz się na tym, co nieistotne. I dzisiaj ja chcę powiedzieć do wszystkich, którzy nieustannie walczą przez te ostatnie miesiące przede wszystkim z papieżem i z synodem, aby zmienili trochę myślenie. Aby zmienili myślenie chociażby w tym kluczu, w którym mówili święci i błogosławieni, wobec oskarżeń, hejtu, wylewanej złości, nieżyczliwości wobec papieża Franciszka, żeby zmienili trochę perspektywę wobec patrzenia na to, kim się stali. Bo świat czeka na Ewangelię, podczas gdy niesiona jest zamiast Ewangelii dobrej nowiny. No, jakaś jakaś pseudoewangelia, jakiś coś, co, co, co Jezus yy, mógłby zadać pytanie, skąd żeście wzięli to, co niesiecie światu, co nie daje tak naprawdę życia. <laughs> Przepraszam, a dzisiaj yy, będzie, będzie bez artykułu, bo i tak się długo rozgadałem. Yy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. A w komentarzach dzisiaj, dawno nie pisaliśmy, słuchajcie, z jakich miejscowości jesteśmy. Niech te miejscowości wpisane w komentarzach będą też takim znakiem powierzenia ich Panu Jezusowi przez sam fakt wpisania je w komentarze. Jeśli oczywiście tylko ktoś zechce także taką formę modlitwy za swoją miejscowość zastosować. Pozdrawiam i jak Pan Bóg da do jutra.